Przegląd tygodnia Grzegorz Gabor. Dzień dobry. Drużyna Tygrysek Świętochłowice rozegrała zaległy pojedynek piątej kolejki czwartej ligi grupy Śląskiej w piłce nożnej dziewcząt. Świętochłowiczanki nie dały szans rywalkom i pewnie pokonały LKS Bestwinę. Świętochłowiczanki od samego początku narzuciły swój styl gry i rywalki niewiele miały do powiedzenia. Ostatecznie po trzech trafieniach Aleksandry Maciejok oraz golach Katarzyny Heblik i Alicji Fonfara Świętochłowiczanki zainkasowały kolejne w tym sezonie trzy punkty. Tygryski Świętochłowice, LKS Bestwina 5 do 0. W tabeli prowadzi Mitech 2 Żywiec, zespół, który w tym sezonie jeszcze nie przegrał. Świętochłowiczanki mają na swoim koncie 13 Punktów i zajmują trzecie miejsce. Warto jednak dodać, że do rozegrania pozostał im jeszcze jeden zaległy mecz, w którym zmierzą się na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji Skałka im. Pawła Waloszka z niepokornymi Orzesze. Spotkanie zostało zaplanowane na 10 listopada, początek o godzinie 11. Pozostajemy na piłkarskich boiskach. Zawodnicy Śląska Świętokłowice pokazali, że nie zapomnieli jak gra się w piłkę. W 13 kolejce rozgrywek Hajd czwartej ligi grupy pierwszej świętokłowiczanie pojechali do Ornontowic, aby zmierzyć się z tamtejszym gwarkiem. W kilku ostatnich spotkaniach Śląsk nie spisywał się najlepiej. Delikatnie rzecz ujmując jednak w pojedynku z gwarkiem pokazał moc i skuteczność do przerwy prowadząc już 3 do 1. W drugiej odsłonie piłkarze ze Skałki dołożyli jeszcze dwa trafienia i pewnie pokonali gospodarstwo. Podaży zdobywając trzy cenne punkty przy okazji udowadniając, że w czwartoligowych rozgrywkach nie ma słabych zespołów, nie ma też drużyn nie do pokonania. Gwarek Śląsk ślądziołowice 1-5. Bramki dla śląska zdobyli dwukrotnie Adrian Palka i Daniel Koniarek. Jedno trafienie dołożył Dawid Henisz. Czwarto ligowej tabeli prowadzi unia Kosztowy, która do tej pory zdobyła 30 punktów. Śląsk znajduje się na dziesiątym miejscu z dorobkiem 17 punktów. W 14 kolejce rozgrywek ligi okręgowej grupy czwartej naprzód zmierzył się na wyjeździe z górnikiem Niwka Sosnowiec dla podopiecznych trenera Grzegorza Wagnera. każdy punkty są na wagę złota, stąd też pojedynek w Sosnowcu był z rzędu tych za podwójną pulę tym bardziej. Że Sosnowiczanie sąsiadują w tabeli z naprzodem. Lipinianie rozpoczęli od zmasowanych ataków i po kilku minutach mogli już prowadzić 2 do 0. Niestety, piłka nie znalazła drogi do siatki, a po początkowej przewadze gra się wyrównała. Obie drużyny, mimo kilku okazji, nie zdołały zdobyć bramki i spotkanie zakończyło się podziałem punktów. Górnik niwka Sosnowiec, naprzód Lipiny. 0 do 0. W ligowej tabeli naprzód nadal zajmuje 14 miejsce, jednak od 7 bezpiecznej pozycji dzielą Lipinian zaledwie 4 punkty. Prowadzi Szczakowianka Jawożno. Kolejny raz szans rywalom nie dali piłkarze rezerw naprzód Lipiny. W 9 kolejce klasy B Lipinianie spotkali się przed własną publicznością z 1 FC Katowice. Oba zespoły nie stworzyły niestety porywającego widowiska, myśląc już pewnie o zimowej przerwie, bowiem był to ostatni pojedynek tej rundy w B-klasowych rozgrywkach. Więcej atutów w przekroju całego pojedynku mimo wszystko zaprezentowali gospodarze, odnosząc skromne, jednobramkowe zwycięstwo. Najważniejsze jednak udało się osiągnąć, a więc zainkasować trzy punkty i zachować fotel wicelidera na zimową przerwę, mistrzem jesieni UKS Ruch Chorzów. Naprzód Lipiny 1 FC Katowice, 1 do 0, autorem jednego gola dla gospodarzy Grzegorz Szpitol, który na boisko wrócił po kontuzji. Już w poniedziałek, 11 listopada, na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Skałka odbędzie się bieg niepodległości. Wszyscy, którzy ten dzień pragną świętować, właśnie na sportowo, zapraszamy do świętochłowic. Biuro biegu będzie się znajdowało na terenie kąpieliska przy alei parkowej. Zapisy. Już od godziny 10 start został przewidziany na godzinę 13. Organizatorzy zaplanowali również specjalny bieg dla dzieci. Nie zabraknie dobrej muzyki, a także medali dla każdego. Mile widziane biało-czerwone akcenty w imieniu świętochowickiego klubu morców w harciole serdecznie zapraszamy i tym zaproszeniem kończymy sportowy przegląd tygodnia. Dziękuję, do widzenia.